Witamy Państwa w kolejnym odcinku programu Z wędką na wodę w Polskę i świat. Witają Was Piotr Mirecki i Kamil Karczewski. Z Kamilem dzisiaj wybraliśmy się na łowisko gajdowe, niedaleko Strzelec Opolskich. Jedne z łowisk specjalnych, jest to łowisko specjalne, karpiowe. Występuje tu bardzo duża populacja karpia, jesiotra, przepiękne amury. Zachęcił mnie do tego wędkowania Kamil, ale na wstępie odcinka chciałbym bardzo serdecznie podziękować jego żonie za to, że przyjechali tutaj, ponieważ Kamil ma urlop, teraz odpoczywa, że tak powiem, z żoną i dzieckiem i specjalnie tutaj przyjechali tylko. I jest z nami najmłodszy uczestnik programu Z wędką na wodę w Polskę i świat, Dorian. Dorian, ile ma lat? Rogi 2 miesiące. Kolejny rekord w naszym odcinku, za chwilę go pokażemy. Ale wracając do metody, na którą będziemy łowili. Dzisiaj będziemy próbowali łowić karpie, to znaczy dzisiaj. Typowa zasiadka karpiowa, czyli to potrwa do jutra wieczora. Mam nadzieję, że uda nam się coś złowić. Ja osobiście ciężko podchodzę do tej metody, ponieważ jest to metoda, w której trzeba poświęcić bardzo dużo czasu. Nie jest to metoda, że tak powiem, gdzie się chodzi, szuka miejsca i tak dalej, tylko się po prostu znajduje stanowisko, nęci się je i po prostu czeka się, aż podpłynie przepiękna, duża ryba, czy to amur, czy karp. Kamilu, jak będziemy dzisiaj łowić, na jakie zestawy i co sądzisz o tym zbiorniku, ponieważ jesteś tu pierwszy raz? Tak, jestem pierwszy raz, o tym zbiorniku słyszałem już 2 lata temu. Miałem ochotę się tutaj wybrać, niestety zawsze brakowało czasu. Jest to fajny zbiornik pod kątem przyjazdów z rodziną. Jest fajna infrastruktura, kempingi, budki pobudowane, toalety, prysznice, więc wszystkich bardzo serdecznie zapraszam z rodzinami, tak jak ja z małym dzieckiem i z żoną. Naprawdę super sprawa. Łowisko nie jest duże, ale bardzo rybne, z tego co się zdążyłem dowiedzieć. Duża populacja karpia, karpie do 24 kg, duże amury, nawet powyżej 30 kg, więc mam nadzieję, że coś złowimy. No, typowa metoda karpiowa z gruntu na kulki proteinowe. No, zobaczymy, może się uda coś złowić. Jeśli chodzi o łowienia amura, oczywiście będziemy nęcić dużą ilością kukurydzy, prawda? Ponieważ amur jest rybą roślinożerną i lubi po prostu roślinki. Dokładnie, tutaj mamy wyspę, będziemy obławiać tą wyspę, bo są tam wystające drzewa, wystające rośliny, wodę, więc to takie miejsce, które amur powinien uczęszczać, więc spróbujemy go dzisiaj złowić. Mam nadzieję, że ta pogoda nie przeszkodzi nam w tym, aby nagrać fajny odcinek specjalnie dla Państwa. I co ciekawe, Kamil dzisiaj pokaże też łódkę, którą troszeczkę, że tak powiem, pozmieniał, czyli prowadziłeś echosondę, sam założyłeś, prawda, żeby też patrzeć na dno, jaka jest głębokość. Dokładnie, echosondę kupiłem, echosonda miała mały zasięg, zwiększyłem zasięg, dodając odpowiednie anteny, zasięg teraz ma echosonda do 300 metrów, jest oświetlenie diodowe, żeby była łódka widoczna w nocy. No, bardzo fajna sprawa na takie wyjazdy. Czyli samemu i wcale nie jest taka... To nie wyszło Cię drogo, prawda? Nie, łódkę kupiłem używaną, resztę sobie tam podorabiałem i nie wychodzi bardzo drogo. Dobrze, jeśli chodzi o zestawy, będziemy łowili nażyłki czy plecionki? Na tym łowisku jest zakaz stosowania plecionek, więc łowimy tylko i wyłącznie nażyłki. Aha, zakaz. Ze względu bezpieczeństwa, bo ryby miały porozrywane pyski, ze względu, że plecionka nie jest rozciągliwa. Można tylko tutaj używać żyłek. Rozumiem. Jeśli chodzi o, powiedz mi, jeśli chodzi o zestawy, czyli będziemy typowo nastawiali się na karpia i amura, czyli jak z obciążeniem, jaką gramaturę obciążenia tu wykorzystamy? Metoda typowo włosowa, zestaw z włosem, z kulką proteinową, z tego względu, że odległość nie jest tutaj bardzo duża, bo do wyspy mamy, jak wiem, jakieś 60 metrów, więc ciężarki też nie będą od 80 do 120 gram, myślę, że wystarczą. Jeśli chodzi o tą metodę i tak jak każdą inną metodę, czy to spławikową, czy spinningową, bardzo ważne jest precyzyjne łowienie w miejscach, które się namierzy. Po prostu jeżeli zaczniemy już łowić, będziemy starali się łowić w tych samych miejscach. Czyli jak najbliżej tej wyspy, obierzemy sobie punkt oczywiście, w którym będziemy wywozić zestawy, no i tam będziemy łowili. Jeśli chodzi o nęcenie, czym będziemy nęcili? Głównie kukurydza i kulki proteinowe. Ja już tutaj z Kobry obrzuciłem tą wyspę dookoła pojedynczymi kulkami, a potem już punktowo będziemy wywozić zestawy łódką zanętową. A jak uważasz, czy na początek, jeśli chodzi o wędkarstwo karpiowe, typową zasiadkę karpiową, nie lepiej jest użyć mniejszej ilości zanęty, peletu? Generalnie taka zasada jest, no, zaczynamy od małej ilości i patrzymy, co się dzieje na łowisku. Jeżeli ryba wchodzi, dobrze żeruje, no to wiadomo, że donęcamy, jeżeli nie żeruje, no to
szukamy albo nowego miejsca, albo czekamy, nie donędzając już. Ja mam przygotowane dwie wędki przez Kamila. Kamil ma tu przygotowane swoje trzy, na tym łowisku wolno mówić na trzy wędki. Tak, na łowisku jedna osoba może wędkować na trzy wędki. Zatem zaraz się zabieramy do dzieła, czeka nas noc. Mam nadzieję, że ta noc będzie ciepła. Jak na razie jest w miarę ciepło, chociaż już robi się coraz chłodniej. No i będziemy próbowali coś złowić. Najważniejsze jest, co mi się w wędkarstwie podoba. Wspaniała atmosfera, słyszymy tu małego brzdąca, który sobie biega. Tylko tak jak powiedziałem, czasami musimy patrzeć też na naszych dzieci, żeby miały z tego przyjemność, żeby to nie był też dla nich niemiłe wrażenia, żeby się nie zraziły do wędkarstwa, chociaż malutki jeszcze nie wie, co my robimy, co robi tata i wujek, ale mam nadzieję, że złapie z nami bakcyla. Dokładnie, że za parę lat będzie wędkarzem i będzie łowił bardzo duże ryby. Także zachęcam do pozostania z nami, pozdrawiam wszystkich wędkarzy i dziękuję za maile, które przychodzą do naszej redakcji, do programu Z Wędką Wodę w Polskiej Świat. Ten program jest specjalnie dla Państwa, bez żadnych tajemnic. Nie znamy tego łowiska z Kamilem. Przyjechaliśmy tu dzisiaj, nie ma podkaczania ryb przede wszystkim. No i mam nadzieję, że coś dzisiaj złowimy i będzie fajnie i coś fajnego pokażemy do kamery. Także zapraszam do pozostania z nami. Kamil troszeczkę bardziej na grubo się ustawia. Ja typowo kukurydza. Janusze z kukurydzy. Kilka razy tak już robiłem. I jakoś to miało rezultaty dosyć dobre, jeśli chodzi o łowienie amurów. Także zobaczymy, czy mi to dzisiaj pomoże. O, tutaj Kamil mi pomaga. No i teraz gumka. Aha, i teraz zaciągamy gumkę. Dobra. No i mamy zestaw. I teraz tylko jeszcze ciężarek. Tak? Ciężarek i przenoszę. No i taki zestawik sobie wrzucimy do wody, jeśli chodzi o mnie oczywiście. Ja jestem typowym amatorem, jeśli chodzi o karpiarstwo. Ale każda metoda ma swój urok. Dzisiaj łowimy karpie. No i zobaczymy. Będziemy kombinowali. Mam trochę zanęty, wsypałem. Tak jak mówię, jestem też spławikowcem. Wsypałem zanętę i kukurydzę, dużo kukurydzy, zaraz jeszcze dosypię, troszeczkę peletu. Kamil, natomiast pelet i kulki na grubo. Ciężarki, jakie będziemy dzisiaj stosować. Jest. Gratulacje.
gratulacje. Dzięki. No, może mieć koło 13. Zobacz, jak ładnie, idealnie zapięty. Nie bój się. Kogo się ładnie twarzą? Nie tak przykucnie? Po takiej ryby właśnie tutaj przyjechaliśmy. Mam nadzieję, że to nie będzie ostatnia taka duża ryba. Mamy jakiegoś niedużego karpika na wędkę Piotrka, tak jak pokazywał, na kukurydze. Niestety stoi za kamerą, więc nie może holować. Piotrek, to twoja ryba. Pięknie zapięty, za drugą wargę. Takie właśnie karpie są na łowisku Gajdowe. Piękna, zdrowa ryba. Buźka i puń po dziadka. Mamy rybę. Kolejną już dzisiaj, trzecią. Teraz Kamil przyświeca nam tutaj, a ja holuję. On już wyholował dwie i teraz ja. Ona będzie albo ładna ryba, albo się wplątała w zestaw, bo przez chwilę nam pikał. Wydaje mi się, że mogło się w zestaw wplątać. Ale jest ryba. Coś się dzieje, to jest najważniejsze. Cały czas czuwamy przy zestawach. No to będzie chyba mój największy karpek, jak odłowiłem. Piękny. O, ale piękny jesteś.
Cudowna ryba. Karmię około 10 kg, dokładnie 9800. Mój największy, ponieważ nie miałem do tej pory możliwości i chęci, ale chyba zacznę łowić karpie. Jeszcze się wplątałem w żyłkę. Dobra, i teraz rybka wraca do wody. Dobra, tygrysie. Odlenimy na trochę. Wywozimy łódeczką punktowo lub rzucamy zestawy z materiałami PVA, ale do tego postaram się jeszcze obnęcić tutaj brzeg wyspy pojedynczymi kulkami, tak żeby ta ryba pływając wybierała te pojedyncze kulki i docierała potem do naszych zanęconych punktowo miejsc. Jest z nami Jacek Ożarowski, gospodarz tego zbiornika, gdzie łowimy przepiękne karpie. Historyczny odcinek, przepiękny zbiornik. No i podchodzi i teraz będzie przepiękny, przepiękny karp. Dobra, dobra, jakoś spróbuję go. No chyba największy będzie ten karp.
Przepiękna ryba. Wspaniały zbiornik. Mamy gospodarza. No i tu mamy Kamila, który złowił dzisiaj tego otokarpia, chyba największy, którego złowiliśmy na tym zbiorniku. Mam nadzieję, że może złowimy jeszcze większego i na pewno nie jeszcze raz tu przyjedziemy, ponieważ ten zbiornik no, obfituje w duże ryby, jak widzicie tutaj na załączonym obrazku. Polecamy każdemu. Tak. 13700. Kamil daje mi szkołę na pelet, także tak jak mówię, no, on łowi dużo większe ryby. Ja na kukurydze łowiłem troszeczkę mniejsze karpie, znaczy mniejsze. 10-kilogramowe to nie są wcale takie małe. No i teraz mamy piękną rybę na Kamila. Czekaj, przeszedł się pod dwoma wędkami. Także cały czas coś się dzieje. Taktyka nam się sprawdziła. Nic dodać, nic ująć. A tak się zapowiadało fajniej, tak cały czas jest. Łowimy bardzo duże karpie. Taktyka nam się sprawdziła. Kamil bardzo grubo, ja bardzo delikatnie. Ja teraz nie mam brań, a Kamil ma branie za braniem. Ale w nocy ty rządziłeś. Zapraszam do oglądania programu Z Wędką nad wodę w Polski Świat w przyszły czwartek o 16:10. Takie ryby, tacy wędkarze, wspaniała atmosfera. Dzięki ci jeszcze raz, że przyjechałeś tutaj. No można powiedzieć, że ty mnie tu zaprosiłeś, prawda? Tu jeszcze nigdy nie byłeś, a przyjechaliśmy w sumie razem na wspólne łowisko, na którym jeszcze nigdy nie byliście. Nie byliśmy. Przepiękne ryby, wspaniałe emocje, o to chodzi w tym wszystkim. To jest właśnie wędkarstwo.